siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym zespołowych zespołów. Szósty set. Witamy w kolejnym nagraniu z cyklu Odliczamy do Plus Ligi. Przedsezonowo dzisiaj opowiemy Wam o piątej drużynie poprzedniego sezonu, no i chyba największej rewelacji rozgrywek, czyli o Treflu Gdańsk, prowadzonym przez Michała Winiarskiego w swoim debiutanckim sezonie w roli pierwszego trenera. No i o Gdańsku opowiedzą Wam, jak tradycyjnie już w tym naszym okresie przygotowawczym, Piotr Złoch z Warszawy. I z Rzeszowa Filip Korfanty. Trefl Gdańsk to drużyna założona w 2005 roku, więc te tradycje może nie bardzo długie, natomiast już tradycje medalowe i też już udało się do gabloty kilka pucharów wstawić. Dwa puchary Polski, Super Puchar Polski, srebrny medal plus ligi i brązowy medal plus ligi. Natomiast to nie znaczy, że zawsze było tak kolorowo, bo oni w swoim pierwszym sezonie debiutanckim w plus lidze, sezonie 2008-2009, spadli z ligi, wygrywając tylko 3 spotkania na 22 rozegrane. Potem spędzili 2 sezony w pierwszej lidze i potem wrócili do plus ligi, ale to nie znaczy, że w tych pierwszych sezonach od razu plasowali się w czubie tabeli. To były miejsca 9, 8 i 10 w sezonach 2011, 2012, 2013. No i dopiero potem trochę zaskakujący ten srebrny medal w sezonie 14-15, wtedy Mateusz Mika w Glorii, a zdobywcy Mistrzostwa Świata, przecież jednego z czołowych zawodników, dołączył do Gdańska. Tam wtedy, jeżeli dobrze pamiętam, Murphy Troy, właśnie Falaski, kilka innych ciekawych postaci w Gdańsku właśnie wtedy się pojawiło. No i to wszystko zebrał do kupy Andrea Anastazji, no i srebro to było wtedy na pewno duże zaskoczenie. No właśnie, bo wraz ze wspomnianymi przez ciebie zawodnikami pojawił się właśnie chyba, no moim zdaniem, główny architekt sukcesów gdańskiej drużyny, czyli Andrea Anastazji, którego od jednego sezonu już nad morzem nie ma, a słusznie zauważyłeś te początkowe sezony i ten sezon jeszcze 2008-2009, gdzie oni spadli z ligi, po czym na sezon w 2011 roku awansowali, no to te pierwsze 3 sezony to były takie szaro-burę, można powiedzieć. Jakoś niewiele kolorytów tej drużynie było. No ale przyszedł Andrea Anastazji, kilka nieoczywistych, ale jak się okazało, bardzo trafionych transferów, no i srebrny medal dopiero Gdańszczan zatrzymała Sekoresowia, która broniła wtedy tytułu mistrza Polski, ale o ile pozycja się nie udało, no to wygrali w finał Pucharu Polski. Tak, no i zdobywając pierwsze trofeum, tak, było co wstawić do gabloty już. Tak, biorąc pod uwagę, że no to jest tylko 15 lat tradycji właśnie klubu, no i w samej gry w plus lidze to jest sezonów chyba 10 czy 11, no to wiele drużyn nie może powiedzieć, że cokolwiek wygrało kiedykolwiek w swojej historii, no a gdańszczanie już mają to za sobą. Natomiast no padli też ofiarą problemów finansowych i ten brązowy medal w sezonie 17-18, on też był efektem tego, że zawodnicy, którzy wtedy byli zakontraktowani przed sezonem i byli zakontraktowani z myślą o tym, że będzie ich płacę finansowała firma Lotos. Firma Lotos wycofała się przed sezonem niespodziewanie ze sponsorowania. No i udało się to uratować, udało się ten skład bardzo mocny wtedy pozostawić. Ja wtedy byłem bardzo zaskoczony, jak ludzie mówili, że no to jakoś wielką niespodzianką jest to, że Trefl zdobył brązowy medal, bo te problemy finansowe trochę przyćmiły moim zdaniem rzeczywisty potencjał klubu. Natomiast no drużyna w składzie Sanders, Schulz, Nowakowski, Szalpuk, Mika, no to nie można mówić, że to są ludzie, którzy nie mogą grać o medale. Nie znaczy, że muszą wygrywać, no ale to był naprawdę mocny skład. Natomiast no to był ten drugi medal brązowy. Tam wtedy akcja chyba dolewamy do pełna. Tak, wycofał się Lotos, więc trzeba było skądś wziąć pieniądze na to, żeby ta drużyna w niezmienionym składzie mogła dalej funkcjonować i uważam, że to ponad wszelkie oczekiwania się to rozwinęło, bo przyniosło to przychód w postaci 260 tysięcy złotych. Nawet pamiętam, że sam skusiłem się na kubek gdańskich klubów, chociaż akurat nie jestem takim stricte kibicem tej drużyny, to jednak mam pamiątkę z tamtej akcji, gdzieś w mojej szafie jeszcze nadal leży. Tak, jako wyraz uznania też dla kreatywności, dla takiego no, zaangażowania i no i trzeba przyznać, że poziom marketingu w Treflu Gdańsk to jest absolutna czołówka ligowa.
No i tutaj też to pokazali. Tak, potrafią na pewno dużo wycisnąć ze znanych postaci, które przez ten klub się przewinęły. No i okej, sportowo tamten sezon na pewno mógł się zapowiadać na taki, jaki był, bo ta kadra rzeczywiście była całkiem mocna, no ale takie problemy finansowe nie jeden zespół czy nie jedno morale mogło po prostu położyć, a oprócz tego brązowego medalu jeszcze drugi w historii Puchar Polski. Także bardzo byłoby szkoda, gdyby ten sezon z perspektywy Gdańska zakończył się jakąś roszadą w składzie już na jego początku, bo później to wyszło jednak świetnie. Tak, ale co się odwlecze, to nie uciecze. Kolejny sezon to już rewolucja w składzie. Wielu zawodników z uznanymi nazwiskami z Gdańska odeszło. No i dziewiąte miejsce. Pamiętam, że Andrea Anastazji trochę uciekał wtedy od odpowiedzialności takiej. Bardzo niechętnie deklarował się, że jego drużyna ma jakiś potencjał wyższy. On mówił, że drużyna na dziesiąte miejsce i jego drużyna była chyba dziesiąta po rundzie zasadniczej, skończyła na dziewiątym. Natomiast oni zaprezentowali się bardzo fajnie też w Lidze Mistrzów i to nie tylko w tym sezonie poprzednim, 18-19, znaczy poprzednim, nie poprzednim, no to dwa lata temu, ale w ogóle jakoś tak pamiętam, że na przykład pamiętam ten mecz chyba z Modeną, gdzie Hebda i Schulz grali na przyjęciu, jakieś takie nietypowe zestawienie, a udało się w Lidze Mistrzów wygrywać, więc w zeszłym sezonie byli o piłkę od wyeliminowania Zenitu Kazań. Tak, wtedy rzeczywiście te parę sezonów temu, co mówisz, to były te mecze z Modeną w fazie grupowej z nietypowym zestawieniu przyjęcia, ale później po awansie z grupy oni odpadli, nie jestem pewny, chyba z Zenitem Kazań, to też było z Zenitem Kazań. A tym razem postraszyli Zenit Kazań bardzo mocno, bo wygrali swoją grupę i właśnie w ćwierćfinale rosyjska drużyna została mocno przyparta do muru, ale jednak się wywinęła. Bardzo dobre mecze Macieja Muzaja, ale ta jedna piłka będzie mu na pewno bardzo długo wypominana. Tak, ale gdyby nie Maciej Muzaj, to w ogóle tej jednej piłki by nie było. No Macieja Muzaja też nie ma. No i teraz tak wracając do tego sezonu poprzedniego, to znowu mało kto się spodziewał, że zestawienie takie jak Marcin Janusz, Paweł Halaba, czy tam Wojciech Grzyb, czy Bartłomiej Mordyl, Maciej Olenterek, powiedzmy co do jakości sportowej, na przykład Pablo Krera, wątpliwości nie było, natomiast było dużo znaków zapytania. No i rewelacyjnie wyglądała gra Trefla Gdańsk, no i oni awansowali też do nierozegranego finalnie, ale do finału Pucharu Polski. No i zdecydowanie oceniam ich jako drużynę z tych powiedzmy miejsc 5 i niżej, jako drużynę najbliższą poziomem sportowym do tej czołowej czwórki. Myślę, że za Gdańskiem, powiedzmy pomiędzy Gdańskiem a drużynami z 6, 7, 8 miejsca już była jednak widoczna duża różnica sportowa. Tak, zgadzam się. Nie będę tutaj specjalnie rozwijał, ale tak to wyglądało. Tak, i jeszcze powiedzmy wskazując na architektów tego sukcesu, no to poza samym trenerem Winiarskim, to myślę, że Paweł Halaba, to było odkrycie, i myślę, że odkryciem też na pewno był Marcin Janusz. Marcin Janusz, ale też warto może wspomnieć o Bartoszu Filipiaku, chociaż zanim się ciągnie ta łatka trochę niezbyt może powszechnie przypinana, ale słabo sobie radził na wysokiej piłce, to można zobaczyć śledząc statystyki, ale faktycznie Marcin Janusz myślę, że zrobił duży postęp i bardzo dobrze zresztą pod, może nie dyktando, ale pod Michałem Winiarskim jego gra wyglądała. Też przypomina się a propos marketingu hasło hashtag wiara w Winiara, no i ta wiara okazała się dać odpowiednie owoce, no ale tak, to Paweł Halaba, Bartosz Filipiak i właśnie Marcin Janusz, Pablo Krer. I myślę, że Pablo Krer, bo to jeden z najskuteczniejszych środkowych ligi. Nie, przepraszam, najskuteczniejszy środkowy ligi, jeśli tam przyjmiemy kryteria 200 ataków. Dobra, i po dżingielku dowiecie się, jakie zmiany w składzie przed kolejnym sezonem. Szósty set. Więc Pawła Halaby już nie ma. Paweł Halaba trafił do Aluronu CMC Warty Zawiercie. Tak jest. I w jego miejsce można powiedzieć tercet. No jeszcze powiedzmy tak odejścia, to jeszcze Ruben Schott. Ruben Schott trafił do Indykpolu AZS-u Olsztyn. No i w jego miejsce na przyjęciu Bartłomiej Lipiński z Kuprum Lubin, Mateusz Mika, jak już wspominaliśmy w odcinku o Olsztynie, Mika z Olsztyna do Gdańska, Schott z Gdańska do Olsztyna.
Więc dla Miki to jest powrót nad morze. No i Moritz Reichert, Berlin Recycling Volleys, w zeszłym sezonie reprezentant Niemiec, więc liczba Niemców w Gdańsku musi się zgadzać. Tak, i Moritz Reichert za Szymona Jakubiszaka, który powędrował do Kuprum Lubin. Można powiedzieć, że wymiana za Bartłomieja Lipińskiego. Tak, jak oceniasz powiedzmy ten całokształt zmian? Został Mateusz Janikowski, nie wiem czy wspomniałeś, ale już oceniając tę czwórkę, mam mieszane uczucia, bardzo mieszane uczucia, bo sądzę, że Bartłomiej Lipiński no to na pewno nie będzie zawodnik, który jakoś jeden do jednego może zastąpić Pawła Halabę, bo to jest trochę inna charakterystyka, ale z kolei oglądając kilka meczów Moritza Reicherta i to w kadrze Niemiec i w Berlinie i jeszcze go kojarzę z Tours, no to wydaje mi się, że to bardzo podobny zawodnik, jeśli chodzi o nawet takie zachowania na boisku. Takim pozytywnym wariatem się trochę wydaje. Dużo pipa kojarzy z Pawłem Halabą i Moritz Reichert to jakby może powtórzyć. Mocny atak, mocna zagrywka, ale nie zbyt imponujące warunki fizyczne. Więc jeśli szukamy następcy za Halabę, to sądzę, że Reichert może tę dziurę wypełnić. Zastanawiam się, jak będzie z zastępstwem dla Rubena Schotta, bo Mateusz Mika, no to nie chcemy może tego na siłę przypominać, ale zawodnik, który różnie wygląda pod względem zdrowotnym. No i Bartłomiej Lipiński po świetnym sezonie, chyba można tak powiedzieć, w Bydgoszczy już aż tak nie zachwycał w Lubinie. No i mam wątpliwości, czy ta para Mika-Lipiński będzie w stanie zastąpić Rubena Schotta. Tak, Lipiński w Lubinie miał być no, zdecydowanym liderem. On atakował dużo, ale czy to był taki poziom, czy zagrywki, czy bloku, czy nawet skuteczności w ofensywie, nie wydaje mi się. No moim zdaniem tutaj ten rachunek Schott-Halaba to też no, był gwarant bardzo dobrego przyjęcia dla gdańszczan w tym sezonie. No, z Lipińskim, czy Miką może być dużo trudniej. Mateusz Janikowski, on chyba jeszcze cały czas gdzieś jak ten czwarty do gry. A więc Halaba z tych takich mocnych postaci odszedł, o których wspominaliśmy chwilę wcześniej. No i nie ma też Bartosza Filipiaka. No i tutaj znowu, tak jak w przypadku Mika Schott, no to na linii Bełchatów Gdańsk rotacja, legenda, niekwestionowany chyba najlepszy zawodnik w historii ligi, Mariusz Wlazły z PGS Kry Bełchatów trafia do Gdańska i z Gdańska właśnie Bartosz Filipiak do PGS Kry Bełchatów. Na plus taka roszada? Mam duże wątpliwości, czy to wyjdzie gdańszczanom na plus. Wspomniałem przed tym o tej trochę wadzie, można powiedzieć, Bartosza Filipiaka, czy też słabym punkcie jego, bo słabo wygląda w ataku na wysokie piłce, no i bardzo podobnie w ostatnich sezonach to wygląda w przypadku Mariusza Wlazłego. W skrze jeszcze, mimo że od jakiegoś czasu trochę obniżył poziom, to jeszcze na przykład chociażby w ostatnich rozgrywkach to dało się go przykryć Duszanem Petkowiciem. Tutaj już tego zastępstwa w postaci Petkowicia nie będzie. Będzie Kevin Sasa, który jest młodym zawodnikiem, który raczej no, na pewno jest słabszy od Duszana Petkowicia. Dlatego jeżeli się okaże, że Mariusz Wlazły na pełnym dystansie na co najmniej dobrym poziomie nie będzie grał, to tu widzę spory problem. Także wydaje mi się, że tylko jakby tę pewną słabość Wlazłego może przykryć to, że Marcin Janusz w zeszłym sezonie bardzo szybko grał do prawego skrzydła do Filipiaka, więc Wlazły z Łomaczem też już wiele, jakby ta skuteczność Wlazłego brała się właśnie z tego, że trochę wręcz telepatyczne porozumienie mieli z Grzegorzem Łomaczem i grali te piłki naprawdę bardzo, bardzo szybkie ekspresy. Jeżeli uda się to otworzyć, no to Wlazły jeszcze będzie w stanie przynajmniej na szybkich piłkach być bardzo skuteczny, no ale tak jak mówisz, pod dwójblok, trójblok, gdzieś piłka dociągana z głębi pola, no to już często kończyło się w przypadku Wlazłego miękkim plasem, łatwym do obrony. Tak, dlatego gdybym miał wybierać, to jednak wolałbym zostawić sobie w zespole Bartosza Filipiaka i licząc, że jednak gdzieś tam na wysokiej piłce cały czas ma miejsce na rozwój, a Mariusz Wlazły to może na pewno coś jeszcze dać sportowo, może nie na dystansie całego sezonu, ja w to nie wierzę, a oprócz tego jakby trafił pod świetne skrzydła, jeśli chodzi o wykorzystanie potencjału marketingowego, także była wiara w Winiara, na pewno jeszcze jakiś ciekawy hashtag z Mariuszem Wlazłym się pojawi, tu będzie jakieś pozytywne wibracje tu się pojawią na pewno. Tak, tak. Środkowi. Bartłomiej Mordel, Pablo Kreer i Karol Urbanowicz to są postaci, które już w zeszłym sezonie grały, występowały w Treflu Gdańsk, chociaż trudno powiedzieć, żeby Urbanowicz tak dużo dostawał szans, ale chyba kilka razy się na boisku pojawił. Wojciech Grzyb kończy karierę. On będzie rozpoczynał karierę trenerską. Wojciech Grzyb. Natomiast no przejdziemy jeszcze oczywiście, no bo nie da się uciec od tematu zarażeń koronawirusem w Gdańsku, które całkowicie rozbiło przygotowania, ale to może najpierw przejdźmy przez wszystkie nazwiska. Mówię o tym koronawirusie dlatego, że Wojtek Grzyb w kilku sparingach przedsezonowych wystąpił
Więc kto wie, może gdyby była potrzeba, to on jeszcze będzie w stanie dołączyć do Gdańszczan i generalnie pokazywać się solidną grą, pokazywać się na dobrym poziomie. Bartłomiej Mordel w zeszłym sezonie, taka ściana, tak? Taka charakterystyka środkowego, który naprawdę dobrą czutkę na bloku miał. Tak, wyróżniał się pod tym względem i to był jego taki pierwszy sezon, gdzie dostał taką poważniejszą szansę do gry plus lidze, chociaż w Gdańsku już kilka sezonów spędził, to akurat Andrea Anastazja jakoś wielu szans mu nie dawał. Odwrotnie było w przypadku Michała Winiarskiego, to było jedno z takich moim zdaniem odkryć na środku siatki obok choćby Mateusza Poręby w ubiegłym sezonie. A teraz odszedł Wojciech Grzyb na siatkarską emeryturę, chociaż jeszcze nadal się na parkiecie nam prezentuje i w tym zestawieniu właśnie Mordyl, Krer, Urbanowicz i młody Seweryn Lipiński z młodzieżowych drużyn Trefla, to sądzę, że właśnie przed Bartłomiejem Mordylem otwiera się bardzo duża szansa na regularne granie w parze z Krerem. Myślę, że masz rację. Bartłomiej Mordyl w zeszłym sezonie pokazywał potencjał właśnie na bloku. On chyba 8 bloków w jednym meczu chyba nawet zdobył. No w każdym razie jakąś taką dużą cyfrę pamiętam bloku. Ja, gorzej z punktowaniem u niego zagrywką, bo nawet zauważyłem niedawno, że on zdobył tylko jednego asa serwisowego. No to niewiele, to trochę w stylu, wiesz, trochę w stylu tych... No to niewiele. Trochę w stylu defensywnych pomocników w Ekstraklasie, o których się mówi, że oni potrafią uderzyć. No a potem patrzy statystyki i jedna bramka na 100 spotkań. Więc mamy nadzieję, że Bartłomiej Mordel też nad zagrywką popracuje. Rozgrywający bez zmian Marcin Janusz, Łukasz Kozub. Zastanawialiśmy się przed poprzednim sezonem, kto wygra rywalizację. Bardzo szybko okazało się, że to Janusz jest dużo dalej. No i to właśnie jest taki brylancik w Gdańsku i myślę, że tutaj też sporą nadzieję mogą kibice Gdańska pokładać właśnie w Marcinie Januszu. No tylko, że on właśnie tę infekcję koronawirusem przeszedł chyba najgorzej ze wszystkich zawodników. On bardzo długo był na kwarantannie. No i nie wiadomo, jak będzie z przygotowaniem fizycznym, ale to tak jak mówię, za chwilę. Wracając do poprzedniego sezonu, Marcin Janusz, no chyba tak jak Marcin Komenda jeszcze dwa sezony wcześniej w GKS-ie Katowice był takim rozgrywającym, który zrobił największy skok jakościowy i dzięki temu załapał się do kadry, tak przed tym kolejnym sezonem wydawało mi się, że właśnie to Marcin Janusz jest tym zawodnikiem, który w reprezentacji Polski powinien już dostać szansę od Witala Heinena. No na igrzyska nie pojedzie, myślę, że to jest pewne, ale świetny sezon. Ale już gdzieś tam puka do drzwi reprezentacji na pewno, zresztą po igrzyskach pewnie jakieś tam większe szanse do grania będą do rotowania składem i pewnie się selekcjoner kadry Polski, bo nie wiadomo, czy będzie Heinen, się nim zainteresuje, ale zdecydowanie, no to mówiliśmy już o nim przedtem, że bardzo dobra gra w jego wykonaniu i bardzo ważna postać. Tak, z kolei, Łukasz Kozub przegrywał rywalizację. Tak, aczkolwiek to nie jest jakoś tak, że jakiś nieznany zawodnik znikąd, który jeżeli pojawiłby się na boisku, to położyłby grę. To jest chociażby no, mistrz świata juniorów tego naszego złotego rocznika. Miał trochę okazję pograć w Będzinie, miał trochę okazję pograć choćby w Resowi. Znaczy może nie tyle pograć, co po prostu już trochę plusligowy klubów zwiedził. Znaczy to nie jest rzut o dziób na pewno, ale no myślę, że tu zdecydowanie Marcin Janusz będzie prowadził grę. Wspomniałeś o Marcinie Komendzie, że on kiedyś w podobnym sezonie w Katowicach wywindował się do Asseco Resowi. Marcina Janusza podobno już zabiegał Andrea Anastazy przed poprzednim sezonem, więc kto wie, być może Marcin Janusz jeszcze jeden sezon i zaliczy jakiś jeszcze no, zjazd, znaczy zjazd, wyjazd właściwie. Zjazd no właśnie. Do jakiegoś tak. lepszego klubu. Tak, chyba, że zjazd w kierunku Jastrzębskiej Kopalni. No właśnie, no tak, albo zjazd z północy kraju na południe. Tak? Zjazd po mapie, tak. Po mapie zjazd. To taki zjazd może być. Mamy nadzieję, że nie sportowy. Libero, Maciej Olenderek i Fabian Majcherski. To nie wydaje mi się być najmocniej obsadzona pozycja libero w kraju, ale jednocześnie no, jakby wyniki Gdańska z zeszłego sezonu pokazywały, że to nie jest tak, że akurat ci libero przeszkadzają w osiągnięciu no, solidnych wyników i w pokazywaniu dobrej gry dla zespołu. Natomiast no dość wrażliwi w przyjęciu mimo wszystko. Chociaż w zeszłym sezonie całkiem udawało się to ukryć. Wiesz, tak, zgoda. Tylko wspomniałeś poprzedni sezon, gdzie ta drużyna z tymi libero zajęła 5. miejsce, a zdaje się, że ta sama para libero była w sezonie 17-18, gdzie Gdańsk zdobył brązowy medal i Puchar Polski, więc widać, że no, tak jak powiedział Nikolas Rosart, przed tym wspomniałem, że libero, w poprzednim odcinku wspomniałem, że libero meczu wygrać nie mogą, ale mogą go przegrać, a tu jednak coś tam do gaboty się dało wsadzić. Zgadza się. No,
Co prawda, wiesz, tam na pewno trzeba wziąć poprawkę na to, że i Shot i Halaba to byli zawodnicy, którzy dobrze przyjmowali, więc to na pewno pomagało też libero, tak, że byli mniej obciążeni na przykład przyjęciami, tak, bo gdzieś tam może szukali innych zawodników, no ale tak, to trzeba im oddać, że dali radę. No i Michał Winiarski w roli trenera, no to o nim już wspominaliśmy, debiut, wiara w Winiara, no i ta wiara pokładana na pewno gdzieś się opłaciła, bo on spełnił oczekiwania dość wysokie. Dobra, no to przechodząc już do takich, powiedzmy, podsumowania tych transferów, ruchów transferowych, najlepszy transfer według ciebie? W sensie inaczej, bo tutaj trochę dwie kategorie trochę są, no bo w kategorii największy transfer chyba nie ma o czym mówić. To wiadomo, że to musi być Mariusz Wlazły. Natomiast czy to jest najlepszy transfer? Tak, największy transfer Mariusz Wlazły. A najlepszy transfer, no myślę, że mimo wszystko też Mariusz Wlazły, ale nie mam pełnego przekonania, czy on sportowo nadal będzie nas potrafił na dystansie całego sezonu zachwycać, ale oprócz niego na pewno nie Bartłomiej Lipiński, na pewno nie Mateusz Mika. Liczę, że z pozytywnej strony zaprezentuje się Moritz Dreicher, przynajmniej takie przybłyski gdzieś tam dostrzegam tym, co kiedyś już widziałem w jego wykonaniu. Tak, dlatego sportowo wydaje się, że może Moritz Reichert ciutkę wyżej niż Mariusz Wlazły, przynajmniej ja już teraz tak to widzę, być może z punktu widzenia takich bardzo zaangażowanych fanów, czy powiedzmy fanów, którzy traktują, powiedzmy, Mariusza Wlazłego niejako jako świętego plus ligi, może to być podbierane jako jakaś, nie wiem, no jakieś bluźnierstwo, natomiast no po prostu wydaje mi się, że to już nie jest aż ten poziom sportowy, więc no Wlazły lub Reichert, a który do końca, to w zasadzie ciężko jest mi się zdecydować. Jeżeli chodzi o nowe nazwiska, no to w zasadzie z takich młodych zawodników nieznanych, no to w zasadzie mówimy o Urbanowiczu i Lipińskim. Oni na środku powinni, Sewernie Lipińskim, bo jest dwóch Lipińskich, oni na środku powinni może czasem dostawać szansę, no i też są to młodzi zawodnicy. No a poza tym, no to raczej bym powiedział kształtowane te nazwiska, już znane, już dali się poznać. No może Bartłomiej Lipiński też. Ewentualnie Bartłomiej Lipiński, taki najmniej doświadczony, powiedzmy, czy tam jakoś najmniej jeszcze znany, tak można powiedzieć, chociaż też tak, już no to od kilku sezonów jest. Tak, nie było 24-latek, więc cały czas jeszcze na tym etapie kariery, że powinien być lepszy. Największa strata? Halaba czy Filipiak? Myślę, że mimo wszystko względem tego, kim został zastąpiony, no to sądzę, że Halaba, bo mówię, widzę jakieś przebłyski w tym, że Moritz Reichert może go zastąpić i kto wie, czy to nawet nie będzie może nawet i lepszy zawodnik od właśnie Halaby, ale no nie mam takiej pewności, a z kolei no Mariusz Wlazły bądź co bądź nadal ma ten taki potencjał, żeby jakąś tam rolę w zastępowaniu Filipiaka mieć. Także sądzę, że największa strata no Paweł Halaba. No ja też wychodzę z podobnego założenia, myślę, że to właśnie Paweł Halaba jest tutaj największą stratą. A no dobra, no to po dżingielku opowiemy trochę o tym nieszczęsnym koronawirusie w Gdańsku, o tym, jak wygląda w tym momencie przewidywana przez nas siódemka na kolejny sezon, no i oczywiście jak ten nieszczęsny koronawirus i infekcje, które rozbiły przygotowania Gdańska, mogą wpłynąć na ich wynik sportowy w tym sezonie. Szósty set. No właśnie, koronawirus to jest coś, co nie daje o sobie zapomnieć i to jest coś, co myślę, że będzie tłem no, rywalizacji w plus lidze, ale rywalizacji w zasadzie na każdym, na polu każdych rozgrywek sportowych w tym sezonie. Trafiło na Trefla Gdańsk, no to jest drużyna, która no, została rozbita właśnie taką mini ogniskiem zakażeń w drużynie, bo tam praktycznie połowa drużyny nie mogła występować, nie mogła w ogóle trenować na hali, oni musieli uczestniczyć w obowiązkowej kwarantannie, no i to wyrwało w zasadzie 2-3 tygodnie przygotowań dla Gdańska i wydaje mi się, że ten początek sezonu może być bardzo trudny. Oni trenowali przez 2 tygodnie, rozpoczęli okres przygotowawczy, po czym ten pierwszy przypadek zakażenia pojawił się 24 no, lipca i cały zespół trafił na kwarantannę, więc no, całkiem sporo już stracono. A to jest też tak, jak mówił czy to Michał Winiarski, czy Marcin Janusz, że powrót po takiej chorobie jest ciężki, bo nie wiadomo czego się spodziewać, trzeba dobrze monitorować swój organizm i każdy to inaczej w ogóle przechodzi, więc to nie jest tak, że każdy w jednym terminie wraca z wakacji wypoczęty, tylko jednak to trochę, a nawet nie trochę, a bardzo komplikuje przygotowania.
W sumie 16 przypadków zakażenia, 13 wśród zawodników i 3 w sztabie szkoleniowym. O tyle to wprowadziło komplikacje, że oprócz tego, że nie dało się trenować, no to trochę na siłę mam wrażenie, że pojechali na memoriał Józefa Gajewskiego do Suwałk, mając 6 zawodników podstawowego składu. Reszta to byli Noży plus Wojciech Grzyb. No i pożyczony z Suwałk Kacper Gonciarz, więc jakby to jest skala tego, jakie problemy przyniósł ten ścianą koronawirus. Tak, warto też się odnieść do takiego artykułu, który dosłownie, nie wiem, wczoraj czy przedwczoraj pojawił się w mediach, w którym no, mówiono o tym, że Marcin Janusz, którego tak chwaliliśmy w poprzednim, znaczy we wcześniejszej części tego naszego nagrania, no to on praktycznie dopiero dzisiaj ten odcinek to jest 5 września i on w zasadzie 4 czy 3 września dopiero wrócił do treningów i mówi, że on po prostu czuje słabość fizyczną i to słabość fizyczną właśnie wynikającą z infekcji. To jakby nie jest, nie chodzi tylko o to, że przegapił część przygotowań, ale że on po prostu jakby nie czuł się dobrze w momencie, gdy faktycznie musiał wejść na jakieś wyższe obciążenia na treningu. No i to jest też znak zapytania, bo nie do końca wiadomo, jak nawet bezobjawowe zakażenia będą się odbijały na kondycji zawodników, na ich wytrzymałości, na ich sile. Nikt w zasadzie jeszcze do końca tego nie wie, wszyscy się z tym w tym momencie mierzymy. Myślę, że to będzie bardzo trudny początek sezonu dla Gdańska, tak? No i przechodząc może do tej awizowanej 7. Janusz Wlazły, rozgrywający atakujący na przyjęciu Lipiński i Reichert, na środku Krer, Mordyl i Olenderek na libero. Zgodzisz się z taką propozycją? Tak, zgadzam się. Sądzę, że tak to właśnie będzie wyglądać. Druga 6, Kozub, Sasak, Janikowski, Mika, Urbanowicz, Lipiński, Seweryn i Fabian Majerski. No i ta 7 podstawowa. Janusz, no poprzedni sezon bardzo dobry, w tym sezonie no, to jest trochę jak w przypadku Jana Firleja, mówimy, że no, jeżeli powtórzy ten sezon, to Gdańsk będzie na pewno miał z niego dużo pociechy. Z Wlazłym, no to mówimy, to ja już nie uważam go za atakującego z czołówki, żeby nie powiedzieć, że nie wiem nawet, czy uważam, że to jest atakujący na gdzieś okolice, nie wiem, 5-6 miejsca w porównaniu do tych nazwisk, które mamy i tego poziomu, jaki prezentują inni zawodnicy. Lipiński, średni sezon w Lublinie, Reichert może być takim małym odkryciem. Gdybym miał całość potencjału drużyny ocenić, to jeszcze biorąc poprawkę na te rozbite przygotowania przez COVID-19, uważam, że Gdańskowi będzie trudno osiągnąć playoffy w tym sezonie. Pomimo tego 6 miejsca, brak Halaby, brak Filipiaka, 2 bardzo duże straty w zespole. I gdybym ja finalnie miał wytypować ten nasz tradycyjny już 3-miejscowy przedział, to wydaje mi się, że to będą gdzieś okolice miejsca 9-11, tak myślę, i raczej 10-11 niż 9, ale 9-11 to jest przedział, na który się zgodzę. Trzeba zwrócić uwagę na to, że wymieniono 3 przyjmujących i atakującego, czyli właściwie oba skrzydła będą do zgrywania się z Marcinem Januszem potrzebowały pewnie trochę czasu, a tego czasu już dużo zabrało właśnie porozchorowanie się zawodników z Gdańska i to ta komplikacja w okresie przygotowawczym myślę, że będzie miała swoje odzwierciedlenie w sezonie, przynajmniej w jego początku, biorąc pod uwagę, że moim zdaniem przyjęcie będzie, w sensie pozycja przyjmującego będzie trochę osłabiona, pozycja atakującego będzie osłabiona, bo nawet jak Mariusz Wlazły zagra jakieś dobre mecze, to nie sądzę, że na całym dystansie, a wsparcie w postaci Kevina Sasaka może być niewystarczające. No i jeśli któryś ze środkowych będzie miał słabszy moment lub złapie kontuzję, no to ani Karol Urbanowicz, ani Seweryn Lipiński na dzisiaj tak naprawdę nie dają nam żadnej gwarancji, że będą prezentować choćby poziom solidny, bo po prostu jeszcze nie wiemy, na co ich stać. Dlatego jakoś nie wierzę, żeby ten sezon poprzedni się udało powtórzyć, tak, tak. A biorąc pod uwagę te problemy, które się nawarstwiają, no ja też ten 3-pozycyjny przedział widzę w tym, co ty mniej więcej widziałeś, ale postawię sobie 8-10 z tym, że bliżej miejsca 9-10 niż 8. Okej, no czyli w zasadzie uśredniając można by powiedzieć, że zgadzamy się, że raczej nie będą to playoffy. Natomiast no ja zostawiam sobie tak, to jest mój typ na tu i teraz, ale zostawiam sobie z tyłu głowy taką małą wątpliwość, że nie chcę być skrajnym pesymistą, ale no wydaje mi się, że ten okres przygotowawczy rozbity spowoduje, że potem już będzie ciężko Gdańskowi te wszystkie zaległości ponadrabiać, bo zacznie się granie, zacznie się jeżdżenie po Polsce, zacznie się regeneracja pomeczowa. To jednak są zupełnie inne realia niż możliwość budowania siły, budowania wytrzymałości na etapie przygotowań takich powiedzmy klasycznych, rozciągniętych na te
półtora miesiąca, czy czasem dwa miesiące. Obawiam się, że tego może po prostu zabraknąć i to w powiązaniu właśnie z tymi problemami sportowymi, o których mówimy, obawiam się, że to daje takim, jakby Gdańsk nie spadnie, jakby nie dopuszczam takiej możliwości, natomiast no, możliwe, że to będzie po prostu bardzo taki nijaki sezon Gdańska, czego oczywiście nie życzę, no bo po prostu trochę ich doświadczył los, trochę byli takim króliczkiem doświadczalnym, może to jest dobre słowo dla wszystkich pozostałych drużyn, jak to może wyglądać, jak monitorować. Mam nadzieję, że tych zakażeń też w pozostałych drużynach będzie jak najmniej, a jeżeli będą, to po prostu zawodników uda się wyizolować, żeby to nie była cała drużyna, no bo jeżeli to będzie cała drużyna, no to będziemy się borykać z bardzo dużymi problemami organizacyjnymi. A jakieś końcowe stwierdzenie jeszcze z twoich ust, Filip? Końcowe stwierdzenie? Może być tak, że akurat Gdańsk będzie względnie w uprzywilejowanej sytuacji jako już koronawirusa, powiedzmy, że przeszli, a nie wiadomo, co w tym kontekście czeka pozostałe drużyny, także niejako są już w pewnym sensie wzmocnieni. Tak, to właśnie tego, żeby to po prostu tak o takiej właśnie, potraktujmy to jako dobrą monetę. Nikt do końca nie wie jeszcze, czy podwójne zarażenie, powtórne zarażenie jest możliwe. Te badania jeszcze trwają, wydaje się, że jakieś tam przeciwciała na pewno w organizmach gdańszczan powstały i mamy nadzieję, że w dalszej części sezonu już nie będą ich dotykały problemy ani finansowe, ani organizacyjne, ani zdrowotne. No i trzymamy kciuki za gdańszczan. Mam nadzieję, że to nagranie wam się podobało, drodzy słuchacze. Jeżeli się podobało, dajcie suba albo podzielcie się ze swoimi znajomymi. No i podzielcie się oczywiście swoimi przewidywaniami odnośnie Gdańska w naszych kanałach social media. No i za uwagę dziękuję. Dzisiaj Piotr Złoch i Filip Korfanty. Dziękujemy.